Radio Różaniec. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, Marek Jaworowski. Kiedy opracowywaliśmy temat, omawialiśmy ten temat modlitwy wstawienniczej, wspomniałem tam o modlitwie za kapłanów. I tak zrodziło się w moim sercu takie przeświadczenie, że ten temat należałoby troszkę rozwinąć. Oczywiście na temat modlitwy za kapłanów zostało bardzo dużo powiedziane. Wystarczy sięgnąć do nauki Kościoła na ten temat, ale chciałbym, żebyśmy idąc tą drogą, którą do tej pory idziemy, przyjrzeli się, co mówi też Słowo Boże, jak odczytywać Słowo Boże właśnie w tym kierunku, w kierunku modlitwy za kapłanów. Zatem, siostry i bracia, zaczniemy dzisiaj troszkę nietypowo, bo nie tylko od wezwania imienia Boga nad nami, ale też poprosimy o światło Ducha Świętego, by ten temat dotarł wprost do naszych serc. Matko Boża, o oblubienico Ducha Świętego, prosimy Ciebie, uproś nam łaskę, światło i zrozumienie i potrzebną mądrość, aby łaska Boża wspomogła nas w zrozumieniu, jak ważną jest modlitwa za kapłanów, jak ważny jest nasz udział w kapłaństwie naszych księży, naszych duszpasterzy. Prowadź nas, Maryjo, po drogach tego rozważania. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, Królowa Apostołów, módl się za nami. Siostry i bracia, w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 2, w wersecie 35, czytamy takie słowa. Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. A w księdze Mądrości Seracha, w rozdziale 45, werset 24, czytamy. Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby posiadł godność kapłańską na zawsze. Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. W naszych czasach widzimy ogromny kryzys kapłaństwa, ale kryzys kapłaństwa wynika bezpośrednio z kryzysu rodziny. Mamy tak świętych kapłanów, jak święte są rodziny. Oczekując pewnej doskonałości od księży, od duchowieństwa, ale od kapłanów przede wszystkim, powinniśmy wpierw oczekiwać tej doskonałości i szukać tej doskonałości w rodzinach, zwłaszcza w swojej rodzinie. Często jest zauważalna taka tendencja, im bardziej ktoś narzeka na kapłanów, tym o świętość danej rodziny trzeba się więcej modlić. Postawa roszczeniowa nie jest dobrą postawą, bo to jest postawa egoizmu, ale także postawa parawanu. Stawiam parawan oczekiwań, wskazuję na niedoskonałości kapłana, usprawiedliwiając w ten sposób swoją słabość, swoją grzeszność, swoją niedoskonałość. Ten kapłan jest taki? No to czego ode mnie oczekujecie? On ma być doskonały. Przecież o tym mówi. Więc skoro on taki nie jest, przepraszam, ale jak ja mam być doskonałym, skoro u niego tej doskonałości nie widzę? To jest taka szatańska pułapka, takie myślenie faryzejskie, oczekiwanie doskonałości od innych albo doskonałość na pokaz. Bardzo to jest też takie niesprawiedliwe podejście do kapłaństwa. A Słowo Boże mówi, Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem. Pan zawarł i ustanowił. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety 12 i 13, święty Paweł mówi do nas następujące słowa. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Otaczajcie ich szczególną miłością. A to, co my robimy, to jest krytykanstwo. To jest postawa roszczeniowa. Mamy uznawać tych, którzy wśród nas pracują. Abyście uznali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. I to napominanie staje nam kością niezgody, bo widzimy niedoskonałość kapłanów, a on tutaj śmie nas napominać. No jak tak można, prawda? Można i nawet trzeba. Po to jest ustanowiony. Po to jest kapłan ustanowiony, żeby nam wytyczał właściwą drogę. Po to jest kapłan. W swoim czasie byłem bardzo zafascynowany
osobą świętego Franciszka z Asyżu. Ujęło mnie bardzo mocno w tej postaci to, że on niesamowitym, głębokim szacunkiem otaczał kapłaństwo i kapłanów. Był taki moment, że biskup chciał wyświęcić Franciszka na kapłana, ale Franciszek powiedział: ja nie jestem godzien. Święty Franciszek został tylko diakonem. Tak szanował kapłaństwo. Innym razem, jest to też zawarte w pismach świętego Franciszka, wydanych przez wydawnictwo Palatinum i tam można to odnaleźć, jest mowa o tym, że przyprowadzono kiedyś do Franciszka osoby, które zaczęły mówić Franciszkowi o jakimś kapłanie, który nie prowadził zbyt bogobojnego życia. Franciszek wysłuchał tych wszystkich oskarżeń, zasmucił się i mówi tak: bracia, ja nie wiem, czy ten kapłan tak postępuje, jak wy mówicie, ale nawet gdyby tak było, to musimy pamiętać o jednym, że z Jego rąk przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, że On w imię Jezusa odpuszcza nam grzech. I to jest bardzo ważne, siostry i bracia. Przy całej roszczeniowej postawie, jaką mamy wobec kapłanów, nikt z nas nie wypowie słów nad chlebem, by stał się ciałem Chrystusa. Możemy te słowa powiedzieć, ale Duch Święty nie zstąpi i nie przemieni chleba w ciało Chrystusa, a wina w krew. Nikt z nas, jeśli nie mamy święceń kapłańskich, nie może odpowiedzieć: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idź w pokoju. Nikt z nas, bo te słowa w naszych ustach nie mają tej mocy, jaką mają w ustach kapłana. Dziwimy się, że kapłanów jest coraz mniej, a modlimy się o powołania. Słyszałem taką opowieść, no to jest dosyć znana opowieść, ale ja ją przytoczę. Poczekalnia u dentysty, no, zależnie od wersji, kto opowiada, czasem to jest u dentysty, a czasami w pociągu, rozwija się rozmowa. No i zaczęli mówić o kapłanach. A że ten kapłan taki, a że ten taki, a że tutaj dom sobie wybudował, tu takim samochodem jeździ, a ten to tylko rękę po pieniądze wyciąga, a jak ktoś daje za mało, no to... No i tak w ten sposób cały czas. Był tam jeden mężczyzna. Okazało się, że to był ksiądz również w cywilu i przysłuchiwał się tej rozmowie. W końcu tak trochę nie wytrzymał i do kobiety, która najbardziej oskarżała kapłanów, powiedział tak: ma pani syna? Tak. No to niech go pani pośle na kapłana. Skoro kapłani mają tak dobrze, mają takie pieniądze, mogą takimi samochodami jeździć, w takich luksusowych warunkach mieszkają, to niech go pani pośle na kapłana. A na to ta kobieta: no co pan zgłupiał? Na księdze? Przecież oni mają tak ciężko. Każdy na nich tutaj psioczy. To jest taka dwulicowość, kochani. Z jednej strony księża mają ach, och i nie wiadomo co, ale z drugiej strony prawda jest właśnie taka, że są pod ogromnym obstrzałem. Cokolwiek nie zrobią, z reguły jest tłumaczone na ich niekorzyść. A my mamy się za nich modlić. Mamy ich podtrzymywać, mamy ich wspierać. Ze względu na ich pracę mamy ich otaczać szczególną miłością. Pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację. Uczestniczyłem w takich szczególnych rekolekcjach w moim życiu u ojców franciszkanów i był tam kapłan, o którym słyszałem bardzo dużo dobrego. No i to był taki czas, że żyliśmy życiem zakonników. Na tym to polegało. Żyliśmy życiem zakonników. Tak jak oni wstawaliśmy, tak jak oni się modliliśmy, dokładnie robiliśmy wszystko to, co oni. No i te rekolekcje jakoś tak się zbiegły, zakończenie tych rekolekcji zbiegło się z początkiem rekolekcji diakonów przed święceniami kapłańskimi. No i żeby pomagać w kuchni, bo wtedy jeszcze było dużo powołań, tych diakonów było około 40, przyjechały panie pomagać w kuchni. No i te panie chciały uczestniczyć w modlitwach zakonników. I tak jak my w tych rekolekcjach uczestniczyliśmy w modlitwach, tak one również pragnęły uczestniczyć w tym samym schemacie modlitewnym dnia. No i ojciec, który nas prowadził, powiedział: zgoda. Ale jakie było moje rozczarowanie, kiedy zamiast pójść na modlitwę liturgią godzin do kościoła, spotkaliśmy się na modlitwie w sakrystii. I to nie liturgią godzin się modliliśmy, tylko różańcem. A do tego różańcem gimnastycznym, jak ja to nazywam. Czyli uklęknij, ręce w górę. Następna dziesiątka, powstań, ręce w dół. No i tak na zmianę. Delikatnie mówiąc, zdenerwowałem się. Bardzo się zdenerwowałem. Jak się modlitwy skończyły, wybiegłem z tej sakrystii tak, jakby mnie sto diabłów goniło. Znalazłem sobie miejsce w tak zwanym oratorium zimowym, miejsce, gdzie zimą zakonnicy się modlą. Jest po prostu ciepło. Małe pomieszczenie, Pan Jezus na krzyżu, klęczniki. Zapaliłem sobie światło, zapaliłem sobie świeczkę. No i mówię Panu Jezusowi: Panie Jezu, no co to za zakonnik? No tyle dobrego nie słyszałem. A on tak pod publiczkę działa. Oj, wylewałem wtedy ostro żółć, która mnie zalała. No i tak dłuższą chwilę mówię: to on taki jest, a to taki jest, a ja nie chcę mieć z nim, takim zakonnikiem nic wspólnego. No i tak cały czas. No ale dialog polega na tym, że się rozmawia, a nie tylko mówi jedna osoba.
No więc, żeby pozwolić Panu Bogu powiedzieć, pomyślałem, że otworzę Pismo Święte i zobaczę, co będzie pod palcem. Co Pan Bóg mi na to odpowie? Siostry, bracia, zdziwicie się, ale Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu i miłości do kapłanów odpowiedział bardzo mocno. Pod palcem był fragment z listu do Rzymian, rozdział 8, werset 33. Te słowa mnie wtedy powaliły. Posłuchajcie, siostry i bracia. Pan powiedział tak. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Gdybym nie siedział w ławce, to pewnie bym padł na podłogę z wrażenia. Taka była natychmiastowa i mocna odpowiedź Pana Boga. Tak kocha swoich kapłanów. Dla tych kobiet to było wielkie przeżycie, taka modlitwa. Dla mnie to było wtedy działanie pod publiczkę, ale ten kapłan był pod wpływem Ducha Świętego, z racji swoich święceń. I w tym momencie zrobił to, co Duch Święty mu podpowiedział. A ja chciałem, żeby on postępował według pewnych schematów. Miałem swoje pewne wyobrażenie i oczekiwania. I to wyobrażenie i te oczekiwania się nie spełniły. No i Pan Bóg zadziałał. Potem jeszcze dalej czytałem werset 34 tego samego rozdziału listu do Rzymian. Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Kochani, rozważajcie to słowo. Za każdym razem, kiedy chcecie powiedzieć coś nieprzychylnego o kapłanach, coś trudnego, nawet jeśli to jest prawda, zastanówcie się. Przecież Bóg to wie, Bóg to widzi. Więc jeżeli dane jest wam to zobaczyć, to może Bogu chodzi o to, byście modlili się za tego kapłana, wspierali go swoją modlitwą. Jeżeli to jest jawny grzech, niosący ogromne zgorszenie, no to trzeba wtedy faktycznie zadziałać, pójść do przełożonych czy do biskupa. Ale może wpierw najpierw upomnieć, tak jak jest w Ewangelii, tak jak jest w Piśmie Świętym, jak mówi Paweł, niech idzie jeden, dwóch, aby sprawa parła się na słowie jednego lub dwóch, a jeśli nie usłucha, donieście kościołowi, czyli w tym momencie może faktycznie biskupom. Ale to są naprawdę sporadyczne wypadki. Trzeba ogromnej roztropności, bo można zniszczyć jakiegoś kapłana. Znam taką historię. Mała miejscowość, noc, a właściwie już świt. Z domu pewnej kobiety wychodzi młody kapłan, zmęczony, i idzie do siebie na plebanie. Widzi to parę osób. Oczywiście, co sobie pomyśleli? Wiadomo. Poszło odpowiednie doniesienie do biskupa. Biskup się zdenerwował, kapłana przeniesiono, nawet nie pozwolono mu rozmawiać. A sprawa była prozaiczna. Otóż u tej kobiety leżała osoba, która konała. Ten kapłan przyszedł wezwany w nocy z posługą, z Najświętszym Sakramentem, z wiatykiem, z posługą dokonającego. Kiedy zrobił wszystko, co trzeba, wracał do domu zmęczony. Obudzono go w środku nocy, więc był niewyspany. Ale ludzie oczywiście skojarzyli 2 dodać 2 to jest 4. I skrzywdzono tego kapłana, i to bardzo mocno. I to mocno na nim zaciążyło. To, co nam się wydaje, że jest oczywiste, nie zawsze takim jest. Nie zawsze takim jest. A często patrzymy przez pryzmat swojej grzeszności. Często patrzymy na kapłana przez pryzmat swojej grzeszności. To musi jasno zabrzmieć i mocno wybrzmieć w naszych sercach. Kochani, pomyślcie, co będzie, kiedy nie będzie kapłanów. Kto będzie odpuszczał grzechy w konfesjonale? Kto będzie odprawiał mszę świętą? Kto przyjdzie z posługą sakramentalną do konającego albo do chorego? W liście świętego Jakuba czytamy: choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bóg wzywa nas do modlitwy za kapłanów. Siostry, bracia, to jest nie tylko moje głębokie odczucie. Ja to pragnienie noszę w sercu już od dłuższego czasu. Modlitwę za kapłanów. Trzeba kapłanów wspierać, a nie krytykować. Krytyką nic nie zrobimy. Krytyka, która nie jest konstruktywna, jest tylko krytykanstwem, negatywną postawą roszczeniową. Więcej zrobimy ufną modlitwą, aniżeli krytykanstwem. Na tym, siostry i bracia, zakończymy część pierwszą. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żegna się z Państwem Marek Jaworowski. Radio Różaniec.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim. Witam Państwa. Kłania się Marek Jaworowski. Zapraszam na drugą część naszych rozważań opartych o Słowo Boże, a dotyczących kapłaństwa. Oczywiście jest to jak zwykle tylko pewien wycinek, pewne spojrzenie, pewien fragment rzeczywistości, na którą patrzymy, której się przyglądamy. Tutaj chciałem, abyśmy spojrzeli na kapłaństwo oczami tych, którzy mają pomagać, którzy są wezwani do pomocy, do modlitwy. Pod tym kątem przyglądamy się Słowu Bożemu i rozważamy je. A zatem w imię Jezusa zacznijmy. Zakończyliśmy rozważaniem fragmentu z listu świętego Jakuba, rozdział 5, wersety 14-17. Tam była mowa o kapłanach, by ich wzywać, jeśli ktoś choruje, by kapłani namaścili olejem, by odpuszczali grzechy. W liście do Efezjan świętego Pawła, rozdział 6, wersety 18-19 czytamy: wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego, swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu i nad tym właśnie czuwajcie i z całą usilnością proście za wszystkich świętych. Ja ten fragment odnoszę do kapłanów. Oczywiście to jest jedno ze spojrzeń na ten fragment. Tu w tym kontekście widzę ten fragment jako fragment słowa, który mówi o kapłanach. Mamy się usilnie modlić za kapłanów. Usilnie, siostry i bracia, to nie jest tylko jakaś modlitewka, takie jakieś tam zdrowaśka jedna, jakieś tam jedno Ojcze Nasz, chwała Ojcu i już. Nie, to stanowczo za mało. Stanowczo za mało. Pomyśl, siostro, bracie, jak ty potrzebujesz modlitwy w twoich trudnościach, w twojej codzienności, w twoim powołaniu, w rodzinie, w pracy. Jak potrzebujesz modlitwy, jak prosisz czasami znajomych: słuchaj, mam taką sprawę, pomódl się za mnie. A jak kapłani potrzebują modlitw? Maria dała nam różaniec. Maria kocha kapłanów. Jest matką kapłanów, wychowawczynią powołań kapłańskich. Maria jest królową apostołów. Maria chce, byśmy się modlili za kapłanów. I to bardzo mocno, nie byle jak, mocno, usilnie. Zdarza się, że idziemy na mszę, słyszymy jakieś kazanie i w pewnym momencie mamy tak zwany odlot. Ksiądz mówi, a ten potok słów, który wypowiada, no nie pobudza nas do niczego innego, jak tylko do drzemki. Zdarza się. Ale tutaj Paweł daje receptę na to. I módlcie się za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Chcesz, siostro i bracie, dobrych kazań, dobrej homilii, dobrych konferencji, które poruszą twoje serce, które przemienią twoje życie i twoich współbraci? To módl się o takie słowo dla kapłanów. Nie krytykuj kapłana, że on nie potrafi głosić słowa, że on nie ma daru słowa. Proś Ducha Świętego, by oświecił tego kapłana, by go napełnił swoją mądrością. Nie krytykuj, ale módl się za niego. Módl się za kapłanów, którzy głoszą słowo, by to słowo, które tobie wydaje się takie sobie, albo nudne zupełnie, było słowem, które poruszy czyjeś serce, bo ty nie wiesz, czy to słowo, które ciebie nudzi, dla kogoś w tym kościele nie jest jakąś rewelacją, takim olśnieniem, które właśnie przemienia jego życie, taką iluminacją. Nie wiesz, nie krytykuj, ale módl się, by to słowo, które ciebie nuży, było dla kogoś ożywczym zdrojem. Ożywczym zdrojem. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, wersecie 40 powiedział: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No, krytykujesz kapłana? Krytykujesz Jezusa. Wyśmiewasz kapłana? Wyśmiewasz Jezusa. Obgadujesz kapłana? Obgadujesz Jezusa. Spojrzałeś na te słowa, siostro, bracie, w ten sposób? Mówi się o kapłanach alter Christus, drugi Chrystus. A w konfesjonale wręcz można powiedzieć tak: nie siedzi kapłan, tylko siedzi Chrystus, który wygląda jak kapłan, którego ty znasz. Tam to Jezus odpuszcza tobie grzechy. To Jezus ci błogosławi. To Jezus zadaje ci pokutę. To Jezus mówi do ciebie w słowie pouczenia. To Jezus, a nie ten proboszcz czy ten wikary, o którym nie masz zbyt dobrego zdania. To Jezus. I teraz cokolwiek uczynisz słowem,
czy czynem temu kapłanowi robisz to siostro i bracie Jezusowi, bo tak Jezus powiedział. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersety 1-8 czytamy: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jest tak, że my często podejmujemy wysiłek modlitwy za kapłanów. Staramy się ich otoczyć pomocą, życzliwością. Ale tu musimy się bardzo mocno pilnować, aby to, co robimy, wypływało z czystej miłości. Miłości bezinteresownej, miłości bezwarunkowej, miłości nieograniczonej, miłości cierpliwej, łagodnej, wyrozumiałej. Taką miłością mamy otaczać kapłanów. Nie krytykanstwem, nie krytykanstwem. Ten człowiek poszedł do kapłaństwa, odpowiedział wspaniałomyślnie na wezwanie Jezusa. Dziwicie się, że kapłani mają problemy duchowe ze sobą. Kiedy zamiast z życzliwością spotykają się tylko z krytykanstwem i oczekiwaniami, i tylko oczekiwania, i tylko krytykanstwo. A modlitwa za nich gdzie jest? Modlitwa za nich gdzie jest? To jest nasz udział w ich kapłaństwie. Ale zarazem nie mamy trąbić przed sobą jak faryzeusze. Nie mamy modlić się po to, żeby nas ludzie widzieli, jakimi to wspaniałymi katolikami jesteśmy. Wszystko ma się odbywać w duchu pokory, pokory przed Bogiem. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Rozumiecie? Cała ta robota będzie psu na budę. Po prostu psu na budę. Nic więcej. Nic. A jak się mamy modlić? Jak się mamy modlić, żeby ta modlitwa była dobra, skuteczna, miła Bogu i żeby nie była modlitwą na pokaz? W tymże samym rozdziale, w wersecie 5 czytamy: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Myślę, że wielu ludzi to będzie sporo kosztowało. Nie trąbić przed sobą, nie wystawać na rogach ulic, nie pokazywać, jakimi to jesteśmy katolikami pobożnymi, jak my tutaj jesteśmy zaangażowani w życie parafii czy diecezji. Jakie to wspaniałe rzeczy robimy dla Kościoła, bo my jesteśmy takimi wspaniałymi katolikami. Nie, nie, ja nie jestem wspaniały. Nie, 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 ależ skąd? A się rozglądamy, czy ta nasza pokora jest dobrze widziana i czy wszyscy widzą, jak ona jest pokorna. Kochani, to jest obłuda. I nie dziwmy się, że nie ma owoców i że ludzie się od nas odwracają, a kapłani się szybko poznają na takie obłudzie. Bardzo szybko. I nie dziwcie się, że nagle przychodzi ochota do współpracy kapłanom z takimi osobami. Ale jak powinna ta modlitwa wyglądać? W tym samym rozdziale czytamy dalej: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą przez wzgląd na swe wielomówstwo, będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz niebieski, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. No i co to znaczy? Powiem to na przykładzie ze swojego życia. Kiedyś jako młody człowiek, to było po spotkaniu modlitewnym, takim naładowany Duchem Świętym, takim duchem modlitwy, duchem ewangelizacji, wsiadłem do tramwaju, po spotkaniu wracam do domu, bo to spotkanie było w innej parafii, przez pół miasta musiałem przejechać, tam była akurat ta wspólnota, do której należałem, i siedzę w tym tramwaju, modlę się tutaj, chwalę w duchu Pana Boga, mówię różne fajne rzeczy do Pana Boga, i wsiada grupka młodzieży, rozkrzyczanych, wulgarnych, prostackich. No i zacząłem: Panie Boże, zobacz, ja tu byłem na spotkaniu, a oni tak się zachowują. I zacząłem Panu Bogu mówić, co on ma z nim zrobić, jak ma ich nawrócić, co ma zrobić, żeby oni przestali. No, Pan Jezus nie wytrzymał. I w sercu poczułem, bo nie mogę powiedzieć, że usłyszałem, bo ja nie słyszę głosu Pana Boga. Powiem za jednym z ewangelizatorów: gdybym słyszał głos Pana Boga, to pewnie musiałbym sam się zgłosić do psychiatry, gdybym uważał, że słyszę jakieś głosy. Ale tak w sercu poczułem taką myśl Bożą: nie mów mi, co ja mam z nimi zrobić. Ja wiem, co trzeba zrobić. Ty mnie uwielbiaj w ich życiu, zapraszaj mnie do ich życia i dziękuj mi za ich życie. Postawiłem ich przed Twoimi oczami, abyś Ty się za nich modlił, a nie krytykował. Nie jesteś sędzią. To była porządna nauczka dla mnie, siostry i bracie. Ja to pamiętam, jak to było wczoraj. Cały czas odczuwam to, co wtedy czułem.
To było bardzo silne przeżycie. I od tej pory ja nie mówię Bogu, co ma zrobić z danym człowiekiem, o którym myślę, że jego życie dalekie jest od tego, co proponuje Ewangelia. To samo z kapłanami. To samo z kapłanami, siostry i bracia. Nie mówmy Bogu, co on ma zrobić z tym kapłanem. Jak ten kapłan ma postępować po tej kuracji, którą Pan Bóg ma mu zaaplikować. Nie jesteśmy sędziami. My nie wiemy, co ten kapłan przeżywa. My nie wiemy, z jakim bagażem wyszedł z domu rodzinnego. Ja to powtórzę jeszcze raz, bo o tym już mówiłem, tam napomknąłem, gdy rozważaliśmy modlitwę wstawienniczą. Nie wiemy, co ten kapłan przeżywa. Nie wiemy tego. I dobrze, my mamy się za niego modlić. Macie kapłanów, z którymi trudno wam wytrzymać. To módlcie się za nich. Ofiarujcie ten trud. I nie oczekujcie, że ten kapłan nagle się zmieni i będzie was wyróżniał i nieprawdopodobnie doceniał na oczach wszystkich. Bo to nie o to idzie. To nie idzie o was, tylko tego kapłana. Przyglądamy się też osobom, które czują takie szczególne wezwanie do modlitwy za kapłanów. I te osoby często szukają jakichś nadzwyczajnych środków, jakichś nadzwyczajnych umartwień. A Panu Bogu też nie o to idzie. Jeżeli Bóg da jakieś umartwienie, no to da, to już jest inna sytuacja. Ale Panu Bogu nie o to chodzi, byśmy się nadmiernie umartwiali, specjalnych umartwień szukali. Pan Bóg mówi, dosyć ma dzień swojej biedy. Dalej rozważamy Ewangelię Mateusza, rozdział 6. Teraz w wersecie 34 tego rozdziału, tej Ewangelii czytamy, dosyć ma dzień swojej biedy. I to jest sedno, siostry i bracia, to jest sedno naszej modlitwy za kapłanów. Trudy codzienności, trudy dnia mamy ofiarowywać Bogu. Każdą trudną sytuację, to co jest nam nieprzyjemne, to co budzi naszą niechęć, to mamy ofiarowywać Bogu. Święta Teresa z Awilla kiedyś zapytana, jak odróżnić dobro, które jest miłe Bogu, od dobra, które no nie jest miłe Bogu, bo takie też może być. To wydaje się dziwne, ale tak jest. Bo kiedy na przykład rozważamy dobro a zło, to uformowana dusza w poparciu o Ewangelię, o naukę Kościoła, o rekolekcje, nie ma problemu, tak? Przykazania mówią jasno, nie ma problemu z odróżnieniem, co jest dobre, co jest złe. Ale kiedy mamy wybierać między dobrem a dobrem, pojawia się problem, które dobro wybrać. I tu Święta Teresa z Awilla daje kapitalną wskazówkę. Mówi tak, wybierz to dobro, które dla ciebie jest trudniejsze, to, które ciebie więcej kosztuje. To dobro wtedy jest dobrem, którego pragnie Bóg. To dobro ma wtedy większą wartość. Więc jeżeli ciebie coś bardzo kosztuje, to ten trud podjęcia tego trudnego dobra ofiaruj za kapłanów. Dopiero tam w niebie się przekonasz, siostro, bracie, jak wielu kapłanów uratowałaś czy uratowałeś taką postawą. Jak wielu. Nie zdajesz sobie sprawy, jaką wielką wartość ma to w oczach Boga. Taka właśnie postawa. W liście do Filipian, w rozdziale 1, wersety 3-10 czytamy. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie zanosząc ją z radością za was wszystkich. Z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Kochani, no niby pozornie ten fragment nie mówi nic o kapłaństwie, ale to jest pozór, bo jeśli go odczytamy właściwie, oczywiście w tym kontekście naszej modlitwy za kapłanów, naszej postawy wynagradzającej za kapłanów, naszej postawy wspomagającej kapłanów bez trąbienia przed sobą, to odczytujemy to w ten sposób. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii, od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. To znaczy, tu Paweł rzuca światło na ten nasz udział w szerzeniu Ewangelii. Nie zawsze jest tak, że świecki ma ten dar, by iść i głosić Ewangelię. Zdarza się, że jest wiele osób, które idą i głoszą Słowo Boże. Jest wiele takich osób. Ale każdy z nas może głosić Ewangelię w ten sposób, modląc się za kapłana. Modląc się za kapłana, by Ewangelia się rozszerzała, by ten kapłan miał światło i siły, by to czynić. To jest nasz wymierny udział w ewangelizacji. Bardzo wymierny udział, niedoceniany. Siostry i bracia, my słuchacze Radia Różaniec, czytelnicy Gazety Królowa Różańca Świętego, kochamy modlitwę różańcową. I ja myślę, że osób, które odmawiają różaniec, jest znacznie więcej, niż nam by się mogło wydawać. Chociażby ta ostatnia wielka sprawa Różaniec do granic pokazało to, jak wielu ludzi odmawia różaniec w Polsce. A to jest tylko, myślę, część ludzi, bo większość o tym nie mówi, a odmawia różaniec. Paulina Jaricot,
założycielka wspólnoty Żywego Różańca, założyła różaniec po to, żywy różaniec założyła po to, aby nieść Ewangelię na cały świat. Jej zamysłem było wspomaganie misjonarzy, misji świętych, czyli tych, którzy idą ze Słowem Bożym do tych, którzy jeszcze Jezusa i Ewangelii nie znają. A więc jeżeli są wspólnoty Żywego Różańca, osoby, które żyją na co dzień modlitwą różańcową, przynależą do wspólnot Żywego Różańca, powinny pamiętać o podstawie, jaka towarzyszyła Paulinie Jericho. Bardzo chciała nieść Ewangelię i czyniła to właśnie przez różaniec. Modląc się w intencjach, które proboszcz danej parafii zleca wspólnocie Żywego Różańca w tej parafii do modlitwy, może należałoby wrócić też do tej pierwotnej intencji, dodać ją jeszcze do tej tajemnicy. I tak przecież tyle się modlimy na różańcu i tak. Jeszcze jedna dziesiątka? Myślę, że to nie byłby problem. Za tych, którzy głoszą Ewangelię. Czy to na misjach, czy tych, którzy pracują w parafiach. Za tych, którzy głoszą Ewangelię. Za duchowieństwo, za kapłanów. Za tych, którzy głoszą Ewangelię. To jest nasz wymierny udział w głoszeniu Ewangelii. Nasz wymierny udział w misjach. A tak niedoceniany. Czytamy dalej w tym samym rozdziale listu do Filipian. Mam właśnie ufność, mówi święty Paweł, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercach jako tych, którzy mają udział w mojej łasce. Powtórzę, siostry i bracia. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercach jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, że gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. Kochani, tu Paweł mówi bardzo wyraźnie, że modląc się za tych, którzy głoszą Słowo Boże, Ewangelię Bożą, za kapłanów, mamy udział w łasce. To nie jest tak, że jest kasta kapłanów, no i my szaraczki. Nie. My bez kapłanów jesteśmy jak bez pasterza. Ale pasterz bez stada owiec, no to co? To może wziąć swój płaszcz, laskę iść do domu. Kochani, kiedy kapłan odnosi sukces, pomyślcie o tym w ten sposób. Sukces ewangelizacji. Jest wielu kapłanów, o których myślimy, o, to jest ten szczególny kapłan. Tak, on głosi rekolekcję, to ja tam pojadę. Bo jak ja go słucham, to coś drży w moim sercu, coś się przemienia. Nie myślimy w ten sposób, że za tego kapłana tak wielu ludzi się modli. Dlatego on ma takie sukcesy ewangelizacyjne. I nie myślimy o tym kapłanie, który takich sukcesów nie ma, że może za niego niewielu się modli, albo nikt. A może trzeba zacząć się modli za tego kapłana. Siostry i bracia, zorganizujcie się, albo zorganizujmy się w grupy modlącej za kapłanów. Jest przecież taka wspaniała inicjatywa, Margaretki. Trudna inicjatywa, bo to jest modlitwa do końca życia za danego kapłana. I nawet po jego śmierci, jeśli kapłan umrze prędzej niż członkowie Margaretki, wtedy ta Margaretka modli się dalej, ale już teraz za duszę tego kapłana. Niesamowite wyzwanie. A my, którzy odmawiamy różaniec, dlaczego nie wspierać kapłanów w ich pracy ewangelizacyjnej? Jest to nasz wymierny udział w ich kapłaństwie. Przecież widzicie, jak kapłani są atakowani przez złego ducha. Co się dzieje? Ilu kapłanów odchodzi z kapłaństwa? Modlitwa to bardzo ważny wymiar, ale też i życzliwość, ale też i wsparcie. Po prostu żeby ten kapłan wiedział, że nie spotyka się z murem nierzeczliwości, ale z życzliwością. Przecież on zostawił swoich bliskich. Zostawił mamę, tatę i poszedł do kapłaństwa, by tobie, siostro, bracie, nieść Chrystusa, nieść Słowo Boże, przebaczać grzechy. Pomyślałaś o tym? Pomyślałaś o tym? Nim jeszcze raz skrytykujesz kapłana, pomyśl, co ten kapłan tu przeżywa. Niejednokrotnie wyszedł z domu bardzo kochającego, ciepłego. Był otaczany życzliwością. Tam w domu wszyscy się cieszą, że jest kapłanem. A tutaj? Jaki kiepski kapłan. No jak kiepsko on mówi. A do niczego jest to wszystko, co on robi. I jak on ma to znosić? Skąd ma brać siłę? Powinien z Jezusa. A ty też powinieneś brać z Jezusa przykład i siłę i moc. Więc jak tobie nie wychodzi, to jak ma temu biednemu kapłanowi wychodzić? Kiedy ty się za niego nie modlisz? Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Nie kapłani sobie, a my sobie. To nie są dwa przeciwstawne obozy, które mają się tylko krytykować i mają siebie nawzajem zwalczać. To nie jest tak, że są oni i my. I nie dziwcie się, siostry, bracia, że często kapłani są nieufni. Dobrze by było, gdyby kapłani wiedzieli, że jest grupa osób w parafii, która za nich się modli i zachęca innych do modlitwy. Nawet za, może nawet zwłaszcza za tych kapłanów, którzy wręcz są powodem zgorszenia albo nie wzbudzają naszej
swojej życzliwości. Za tych kapłanów szczególnie trzeba się modlić. Nie w sposób wyzywający, nie w sposób ostentacyjny, ale z miłością i życzliwością, pamiętając o swoich słabościach, o swojej niemocy, o trudnościach wierzy, jakie sami przeżywamy. Siostry i bracia, na zakończenie chciałbym, żebyśmy się jeszcze raz pomodlili za kapłanów, abyśmy w tym momencie stworzyli wspólnotę modlitwy otaczającej kapłanów. Wspomnijmy teraz tych kapłanów, którzy w jakiś sposób, no może nawet nas irytują, którzy może nas zranili, wobec których mieliśmy jakieś oczekiwania, niespełnione nadzieje. Wspomnijmy teraz tych kapłanów. Niech staną nam przed oczami. I taka ważna jeszcze uwaga na koniec. Błogosławcie swoich kapłanów. Błogosławcie każdego dnia. Dosłownie zróbcie ten sposób. W powietrzu nakreślicie znak krzyża, mówiąc błogosławię księdza X. Na przykład księdza, nie wiem, Floriana. Błogosławię księdza Floriana w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I to już wystarczy. Błogosławię go. I nie mówcie Bogu, co ma z nim zrobić, bo Bóg wie. Powiedzcie Bogu, uwielbiam Cię, Boże, w kapłaństwie tego księdza. Uwielbiam Cię w jego życiu, w jego rodzinie. Uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci, że go postawiłeś w naszej parafii. Dziękuję Ci, że wzywasz mnie do współodpowiedzialności za jego kapłaństwo. Dziękuję Ci, że mogę go błogosławić, że mogę uruchamiać moc Twoją, Twojej miłości, że mogę wylewać Bożą miłość do jego serca. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za to, że prowadzisz tego kapłana, za to, że jesteś światłem na jego drodze. Dziękuję Ci, że Ty chcesz się mną posłużyć, bym się modlił za tego kapłana, aby ten kapłan otrzymał potrzebne łaski, by dobrze głosił Słowo Boże. I o to się teraz pomódlmy, siostry i bracia. Duchu Święty Boże, polecamy Tobie naszych kapłanów, a zwłaszcza tego kapłana, o którym teraz myślę. Duchu Święty, uwielbiam Cię w kapłaństwie tego człowieka, tego mojego brata, którego Ty wezwałeś, aby szedł i głosił nam Słowo Boże, głosił Ewangelię Bożą, abyśmy z jego rąk mogli przyjmować ciało Chrystusa i pić krew Chrystusa. Aby ten kapłan w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego odpuszczał nam grzechy, byśmy mogli prowadzić życie godne, życie dzieci Bożych. Uwielbiam Ciebie w kapłaństwie tego kapłana. Bóg zapłać, siostry i bracia, za uwagę. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żegna się z Państwem Marek Jaworowski.